szykuje się miasto Międzyrzec Podlaski również w kooperacji z innymi instytucjami i przedsiębiorstwami do ogromnej inwestycji szalenie potrzebnej, inwestycji, która dobrze wróży ogromnym terenom i dzielnicom Międzyrzeca Podlaskiego. Co to za inwestycja? Dokładnie, myślę, że inwestycja, o której mówimy, czyli budowa wiaduktu, wiaduktu rogowego nad linią kolejową w naszym mieście, to wydaje się jedna z głównych inwestycji, która przed nami, jeżeli nie najgłówniejsza. Staraliśmy się kilka lat o to, żeby ten temat zacząć. Jak mówiliśmy już wcześniej, pozyskaliśmy 19 milionów z programu inwestycji strategicznych na ten cel. Oczywiście musieliśmy w pierwszej fazie jakby wykazać swój milion, który jest jakby wkładem własnym, ale dobrą informacją jest to, że udało mi się dopiąć temat z PKP PLK, które wesprze nas w tej inwestycji kwotą 11 milionów złotych. Myślę, że to duży sukces, ale przede wszystkim duże wyzwanie z racji konstrukcyjnych, przetargowych, realizacyjnych, ale myślę, że wszystkie duże rzeczy zaczynają się na początku od problemów, a ten problem zmierza ku pozytywnemu zakończeniu. Ten wiadukt jest fragmentem wschodniej obwodnicy. Dokładnie tak. Ja myślę, że to, co zrobiliśmy do tej pory jako miasto, wspólnie z PKP, bo to już możemy śmiało powiedzieć, to jasny sygnał dla marszałka, że ta obwodnica jest w Międzyrzecu bardzo potrzebna i będziemy robić wszystko, aby ta obwodnica była zrealizowana jak najszybciej. Wracając do samego wiaduktu, ten pierwszy etap, tak jak to teraz szybko policzyłem, około 30 milionów, dobrze mówię, to budowa wiaduktu. I teraz tak, czy on nie będzie trochę ślepo, czy on będzie już spięty pewnymi rozjazdami, zjazdami, serpentynami, przynajmniej z ulicami, które będzie łączył? Co do 30 milionów, to taką kwotą dysponujemy. A ile on będzie kosztował przy obecnych cenach i obecnych zawirowaniach, tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam na to pytanie odpowiedzieć i zweryfikuje to dopiero przetarg. Oczywiście wiadukt będzie połączony z jazdami zarówno z ulicą Sitańską, jak i z ulicą Kościuszki, tak żeby był komunikatywny, bo sam wiadukt w sobie to ewentualnie ładny pomnik. Trochę o terminach. Jak tutaj stoimy? Jeżeli chodzi o terminy, to samą część wiaduktu konstrukcyjną, tą, którą dofinansuje PKP PLK, musimy skończyć do października 2023 roku. Więc termin jest bardzo szybki, bardzo krótki. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Jesteśmy przekonani o tym, że uda nam się to zrealizować, jednak wymaga to dużo pracy i zaangażowania od wszystkich stron. W tym roku w takim razie jakieś etapy? Chociaż przetarg? Przetarg ruszy jeszcze w marcu. Bo trzeba pamiętać, że wiadukt będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj, czyli firma, która wygra przetarg na projekt, jednocześnie będzie odpowiedzialna za jego fizyczną budowę.